Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki filmik motywacyjny. No, cel ma taki, żeby się nie poddawać, jak się powiedzmy coś zepsuło, spróbować to naprawić. Na przykładzie Aprilii Supermoto, tak pokrótce 2001 rok, MX 50 model. Po uderzeniu z bliskim spotkaniu z parkanem. No tutaj najbardziej ucierpiała prawa strona, z lewej strony uszkodzona dźwignia, zmiany biegów, elektryka troszkę ucierpiała, ale najbardziej tutaj przód, powiedzmy owiewka, no chłodnica, kierunkowskazy. Taka rada, najlepiej wziąć kartkę, długopis, spisać to, co zostało uszkodzone i potem popatrzeć ceny tego zakupu. Czy to się po prostu opłaca, tak? Czy to się kalkuluje, bo może się okazać, że przekroczy wartość i trzeba po prostu lepiej zezłomować, sprzedać na części niż naprawiać. W tym przypadku, no, jak mówiłem, motywacja, żeby jednak to naprawić, tak? No, także kartka, długopis, spisujemy wszystkie części i decydujemy, tak? No, jeżeli kwota będzie większa niż wartość, to faktycznie może to lepiej rozkręcić i sprzedać. Co tu jeszcze takiego było, powiedzmy? No, elektryka trochę ucierpiała. Zaraz będzie wszystko widać. Kierunkowskazy, lampy. No to są na szczęście nieduże koszty, ale no jednak suma summarum to wszystko kosztuje, to trzeba za to zapłacić. O, tak jak właśnie mówiłem, prawa strona najbardziej. Tutaj na koło lekkie uderzenie. Widać najbardziej uszkodzona chłodnica, no wbiła się po prostu w płot, tutaj przebita została i ona po prostu no rozszczelniła się, cały tutaj ten płyn po prostu uciekał, zresztą widać. No i pompa oleju, która też widocznie jak już po prostu od uderzenia w prawą stronę musiała się rozszczelnić, ten olej po prostu zamiast iść pompować się do gaźnika, no niestety tutaj się zaczął pompować, że tak powiem, na bok. Dźwignia hamulca, wiadomo, a można wyprostować. To, co można wyprostować, to można wyprostować, kupić, ale na pewno na kartkę spisać. Kierunkowskazy połamane, no i lampa tylna razem ze stopem. No to są, powiedzmy, kierunkowskazy po 30 zł, lampa 50. Chłodnica chyba najdroższa z tego wszystkiego, razem z korkiem i termostatem, no bo no, trzeba kupić nową, no można jeszcze ją spawać. Kierunkowskazy z przodu też. Ale to no, kierunkowskazy to chyba najmniejszy koszt, bo to po 30 zł. Jakieś drobne naprawy w instalacji. No, urwała się linka od obrotomierza. Ogólnie no, taki stan jak widać. No i ja to jednak postanowiłem. Jeszcze troszeczkę się rozszczelniła pompa hamulca przedniego, ale to wystarczyło dodać płynu i odpowietrzyć. Ja postanowiłem w każdym bądź razie to wszystko kupić. Nie był to wysoki koszt, powiedzmy, tych wszystkich części i to złożyć z powrotem do kupy, żeby to jeździło. No, gdyby może koszty były kilkaset złotych większe, to poddałbym się. No i tutaj już jest po wymianie tych wszystkich części, wydech był uszkodzony, też już jest tutaj założony. Fajnie jest umyć, nawet z tego względu, że podczas naprawy tam wiadomo zawsze jakiś brud, smar, olej gdzieś się wylał. No i nawet po to, żeby zobaczyć, czy coś tam jeszcze nie cieknie, tak? Powiedzmy tak jak z tym olejem z dozownika, żeby umyć, żeby sprawdzić, czy dalej, powiedzmy, tam gdzieś nie puszcza na uszczelce, czy już idzie do gaźnika ten olej. Zawsze to można sobie, że tak powiem, wypłukać i potem się jeszcze przyjrzeć, czy tam samemu można potem dodatkowo uszczelki jeszcze dokupić, zrobić. Tu z prawej strony, co tu jeszcze takiego, no tam korka brakuje w olewu oleju, ale to jest szczegół.
Poza tym jak się umyje, to też dokładniej wszystko widać, czy tam powiedzmy nie ma jeszcze jakichś niedopatrzeń, nie uszkodzeń, których wcześniej się po prostu nie zauważyło, także myślę, że mycie to oprócz względów estetycznych to jeszcze właśnie takie typowo mechaniczne, czy coś nie cieknie, czy coś tam powiedzmy nie jest pęknięte. No tutaj te kierunki z tyłu założyłem takie powiedzmy po 30 zł, tam koszt nieduży, tylna lampa razem ze stopem 50 bodajże kosztowała. Co tu jeszcze było? Aha, chłodnica, no powiedzmy akurat przy tym modelu niedroga, 150 zł. Od razu z wężykami, żeby po prostu też i węże, żeby po prostu były szczelne, tak. Tutaj z lewej strony to praktycznie tylko była do naprawienia dźwignia, zmiany biegów, bo jednak też na lewą stronę się moto przewróciło, złamała się. Akurat sama dźwignia to nie jest też duży koszt, 50 zł, no ale tak tu 50, tam 50, jeszcze 50 i zaraz się robi kilkaset, dlatego mówię, wziąć najlepiej, polecam wam kartkę, długopis spisać, co ile kosztuje, przemyśleć czy warto, ale myślę, że w większości przypadków to jest jednak warto, no chyba że powiedzmy silnik pęk na pół, no to wiadomo, już jest większy wydatek. No, co tutaj od razu można no, po takim serwisie sobie jeszcze wszystko wymyć dokładnie, co tam było brudne. Tutaj też jeszcze właśnie olej po wypadku, po prostu ten olej cały się wylał z tego zbiornika dozującego, także tutaj największy, że tak powiem, syf się zebrał, to elegancko na myjni można zawsze wypłukać. Jaki z tego morał ogólnie? W większości przypadków warto, tylko tak, czas trzeba poświęcić, pieniądze też, ale najwięcej to czasu, żeby to wszystko ponaprawiać samemu najlepiej, jak najwięcej, jak się ma po prostu zdolności, żeby po prostu też zaoszczędzić na mechanikach, zamówić części i potem to pomontować. I na koniec już będzie taki efekt końcowy, odpalenie silnika, sprawdzenie, powiedzmy, czy to wszystko działa i tyle. Także motywuję wszystkich, którzy mieli tam jakieś małe, drobne, powiedzmy, drobne stłuczki, żeby jednak to, jeżeli warto, to jeśli nie jest to finansowy duży wydatek, to naprawić i jeździć dalej. Nie złomować tego, nie sprzedawać na części, tylko próbować ratować. I tyle. A chłodnicę od razu można sobie też na myjce przedmuchać. Lepiej się moto będzie chodziło. Dobra, test końcowy. Dziękuję za oglądanie.